Cześć! Dziś opowiem o pistolecie WIS 100M1 z fabryki broni w Radomiu. Opowiem o samej giwerze oraz opowiem Wam moją opinię o tej fajnej lub niefajnej broni. Zapraszam! Film zacznę od przedstawienia tej broni, ponieważ nie wszyscy z Was ją znają. Wiem, że część osób, które interesuje się bronią, tą giwerę zna, bo jest ona na rynku polskim od kilku lat. Na rynek amerykański weszła dosłownie 3 miesiące temu. Ja kupiłem ją we wrześniu, kilka dni po tym, jak się ukazała na rynku, ale o tym za chwilę. Tak jak mówiłem, zacznę od przedstawienia pistoletu WIS 100M1. Taką walizkę dostaje się tutaj w USA, gdy kupuje się tego WIS-a. W środku typowo instrukcja obsługi, którą już gdzieś zasiałem. Oprócz tego oczywiście sama broń, dwa magazynki, wycior, dodatkowe okładki tutaj chwytu w innym rozmiarze, stopki magazynka, mniejsze, takie, które można zmniejszyć jego objętość do 15 sztuk, tak jak w wersji wojskowej, oraz płytki pod kolimator, czyli te, które idą w tym miejscu. Teraz parę słów o samej broni. Broń jest rozładowana. Nie będę Wam pokazywał, bo mam jedną rękę, ale sprawdziłem przed nagraniem filmu, jest pusta, więc musicie mi zaufać. To jest wersja WIS 100M1, czyli wersja cywilna. Czemu się różni od wersji wojskowej i dlaczego się różni? Różni dlatego, że wersję wojskową zaprojektowano z udziałem funduszy europejskich i była ona przeznaczona na rynek wojskowy, więc nie można jej sprzedawać na rynku cywilnym. I żeby broń była, powiedzmy, dostępna, czy można było ją sprzedać na rynku cywilnym, trzeba było dokonać kilku zmian, żeby to był inny model. I tak po kolei. Mam nadzieję, że będę o wszystkim pamiętał. Jest między innymi inny kształt tutaj kabłonka spustu. W wersji wojskowej tutaj jest taki mały dziubek wystający, więc to się tutaj różni. Jest inne nacięcie chwytu tutaj z przodu. W wersji wojskowej jest ono mniej agresywne, więc tutaj to mi się bardziej podoba w wersji cywilnej. Wersja wojskowa nacięcia z przodu i z tyłu zamka ma proste. Te, jak widzicie, są lekko tutaj załamane na dole, co jest fajnym rozwiązaniem. Dodatkowo szyna tutaj na dole pistoletu w wersji cywilnej, jak widzicie, jest nieco okrojona, jest zredukowana jej waga. Działa oczywiście bez problemu, można to podłączyć z latarkę czy inną rzecz, no ale jest nieco zmieniona. Inne są też przyrządy celownicze. Jak widzicie, w wersji cywilnej są to przyrządy światłowodowe. W wersji wojskowej są one po prostu zwykłe stalowe. Do tego wersja cywilna ma tutaj miejsce na kolimator. Jak widzicie, to miejsce wykorzystałem. Założyłem tutaj celownik Vortexa, Vortex Venom. Ale jest to fajna opcja, że można tutaj w tym miejscu założyć właśnie kolimator. Sama nazwa pistoletu WIS-100, no WIS, wiadomo, nawiązanie do pistoletu WIS drugowojennego, czyli o tutaj do takiego, oto WIS-a. Setka, bo pistolet wchodził na rynek w okolicach, powiedzmy, setnej rocznicy odzyskania podległości przez Polskę. No i M1, bo to jest wersja, tak jak mówiłem, cywilna. Aha, jeszcze jedna tutaj różnica. Troszeczkę naszego na tutaj tył zamka w wersji wojskowej w porównaniu z wersją cywilną. Poza tym wnętrzności, bebechy i pistoletu są takie same. Niczym się nie różnią, więc no giwera moim zdaniem z wyglądu całkiem spoko. Spust single action, double action, czyli można albo napiąć kurek, bo to jest pistolet kulkowy, przy pomocy, jak widzicie, spustu, albo już z napiętego kurka też można oddać strzał. Gdy kurek jest napięty, istnieje możliwość zrzutu kurka tutaj bez oddania strzału. Więc moim zdaniem
No typowe rozwiązania pistoletu kurkowego, single action, double action. Nie ma się tutaj za bardzo nad czym rozwodzić. Typowe. Ale no cóż, jedźmy na strzelnicę. Time for some shooting. Czas na małe strzelanie. Jesteśmy na strzelnicy naszej takiej lokalnej w hrabstwie. Strzelnica jest publiczna, ale tutaj też trenujemy z biurem szeryfa. Strzelnica kosztuje, wjazd na nią kosztuje $2 od osoby. Nie ma tutaj obsługi. Strzelnica jest samoobsługowa, nie ma żadnych instruktorów. Trzeba przywieźć własne cele. Jest tylko zadaszenie. Są dwie, nazwijmy to dwa tory, dwie osie. Jedna jest 50 metrów na pistolety i karabiny, a druga jest karabinowa na aż do 300 metrów, 300 yardów. Także strzelnica całkiem fajna. No co? Strzelamy. Ustawiłem trzy tarcze, jedna na 20 metrów, typowa B6 i dwie cele stalowe, popper oraz taka tak zwany silhouette, czyli po piersie nazwijmy to. Najpierw strzelimy do tarczy papierowej, 5 strzałów z 20 metrów, zobaczymy jaka jest celność, a potem parę strzałów do stali. Zobaczmy, co nam z tego wyszło. 5 szybkich strzałów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 20 metrów może nic, z czego można być dumnym, ale nie jest źle. Szybkie strzelanie. Strzelimy jeszcze 5. Trochę wolniej i pierwszy strzał ze spuszczonego kurka, żeby było trochę inaczej. Także jeszcze kolejnych 5 strzałów. Spuszczamy kurek. Czyli pierwszy strzał, double action. Długa praca spustu. Poszło 5. Widziałem, że ten pierwszy totalnie zerwany. Widzę go na obrzeżu czarnego pola. No, lewo dół, jak Glock. Reszta z tego już z napiętego kurka całkiem normalnie. Znowu wszystko w czarnym polu. Tak mówiłem, odległość 20 metrów, szybkie strzelanie, nic jakiegoś tam precyzyjnego, ale pistolet zachowuje się normalnie, nie ma jakichś tam, nie wiem, niestworzonych historii o jego niecelności. Jest celny jak każdy inny, zwykły, powiedzmy, wojskowy pistolet. Kończyn strzałów, pierwsze dwa będą w środek tarczy, mam nadzieję. Powinien się odchylić ten środkowy, środkowa część tarczy, a reszta zrobimy parę strzałów w tarczę większą, parę strzałów w popera. Poszła dyszka, jeden chyba niecelny, z tego co zauważyłem, ale pokażemy jeszcze tarcze, bo są fajne. Tu oczywiście zwykły popper, którego można ustawić tak, żeby się po strzałach kładł albo sobie stał. Ja go stawiam tak, żeby stał, nie chciałbym się go resetować. I taki tak zwany silhouette. Główka reakcyjna, środek. No i oczywiście na dole kulki, dzwonki, jak to zwał. Na pewno trafienie w dzwonki bardzo by bolało. Prawdziwą osobę, a taki nasz cel. Stalowy. Lubię nie strzelać, bo na celach stalowych od razu słychać, czy się robi dobrze, czy się robi źle. Słyszałem, że raz nie trafiłem. Zresztą będzie to widać na filmie. Także cele stalowe są na pewno moimi najbardziej ulubionymi celami.
A, zacięcie. Nie załadował. Dobra, tyle ze strzelania. Wracamy do domu na podsumowanie filmu o pistolecie Vis 100 M1. Przedstawiłem na początku filmu fakty o tej broni. Później pokazałem wam, jak się z niej strzela i czy jest celna, czy nie. Było jedno zacięcie. Moim zdaniem ten pistolet zacina się trochę zbyt często, bo tego typu zacięcia zdarzają mi się z nami kilka razy w ciągu każdego dnia na strzelnicy, więc tutaj akurat słabo. Zacznijmy od wyglądu. Wygląd moim zdaniem stosunkowo nowoczesny. Mnie się podoba. Przypomina pistolety Sig Sauera, szczególnie 226. Moim zdaniem wygląd w porządku. Ja do tego dołożyłem jeszcze celownik Vortex Venom i razem to wygląda moim zdaniem całkiem zgrabnie. Konstrukcja. Słyszałem opinię: o matko boska, pistolet niby nowoczesny, a konstrukcja z lat 80. Zgadza się. Proszę bardzo. To jest... coś mi spadło. To jest jego dziadek, ojciec, czyli Mag 9.8. Tutaj macie Visa. Wyglądają podobnie. Nie można tutaj powiedzieć, że ten pistolet nie ma nic wspólnego z tym pistoletem, bo ma, widać wyraźnie, że konstruktorzy opierali się o konstrukcję Maga 9.5 czy 9.8, bo te pistolety są podobne. Fakt, że część do nich nie pasują do siebie nawzajem, ale bez wątpienia ten pistolet oparty jest na tym pistolecie. No ale tak, konstrukcja niby z lat 80. czy początku 90. No i co z tego? Proszę bardzo. Glock, konstrukcja z lat 70. Na rynek wszedł w latach 80., ale konstrukcja z lat 70. Beretta M9, konstrukcja z lat 70. Do dziś używana przez policję w USA, przez część wojska, bo jeszcze nie wszyscy przeszli na inne pistolety. I co? Nikt nie narzeka, tak? Mało tego. Pistolet 1911. Konstrukcja mająca ponad 100 lat. Do dziś używana. Wielu strzelców sportowych tego używa. Pistolety, klony 1911 są bardzo popularne. Teraz Staccato jest na topie. Kimber. To wszystko opiera się na konstrukcji sprzed ponad 100 lat. Więc konstrukcja z lat 80. to nic moim zdaniem złego. No ale w konstrukcjach z lat 80. Niestety rynek wymaga, żeby iść do przodu, żeby te konstrukcje powiedzmy unowocześniać, żeby były możliwości upgrade'u dla klientów. Tutaj tego nie ma. Zacznijmy od spustu. Dno i metr mułu moim zdaniem. Spust strasznie długi. Zarówno w single action, jak i w double action. Podobnie z resetem. Bardzo długi, powiedzmy, ten ruch spustu do chwili, kiedy pistolet się resetuje. Naprawdę moim zdaniem słabo. Mało tego, nie ma w USA możliwości zmiany tego spustu. Jest fabryczny i koniec. Podobno w Polsce można przywieźć pistolet do fabryki broni i oni coś tam z tym mogą zrobić. W USA takiej możliwości nie mamy, czyli dupa blada. Jesteśmy skazani na bardzo słaby spust fabryczny. Dalej, okładki. Mimo że można je wymienić, mimo że mają troszeczkę lepsze, moim zdaniem, tutaj z przodu nacięcia niż wersja wojskowa, no to plastik fantastic. Moim zdaniem ten plastik jest bardzo śliski, utrudnia chwyt, bo ten pistolet może się w ręku przemieszczać słabo. Sam chwyt bardzo nisko w porównaniu do osi lufy. Powinien być dużo wyżej. Niestety w porównaniu z Mag 98 tego nie zmieniono. Moim zdaniem błąd. Pistolet powinien się trzymać jak najwyżej się da. Tutaj no niestety tego zrobić nie można, więc słabo. Przyrządy celownicze. Mimo że zmienione, mimo że mają tutaj jakieś światłowody, mnie tutaj
światłowód z przodu wypadł po, nie wiem, 150 strzałach drugiego dnia użytkowania. Oczywiście słyszałem teksty, że no, ten typ tak ma. Nie ma ten typ wcale tak. Bo mam pistolet z takim celownikiem, między innymi, nie wiem czy już położyłem go, nie mam go, jest na półce w dużym pokoju, mój XDS 45, więc większe siły działa na niego. Używam go codziennie w pracy jako broni zapasowej, leży na mojej kostce, jest manipulowany, używany cały czas, dużo z niego strzelam, nigdy mi to nie wypadło. Podobnie z innych moich pistoletów, nigdy mi światłowód nie wypadł, więc ten typ wcale tak nie ma. Oczywiście można naprawić. Jeżeli ten typ tak ma, to powinien być w zestawie zestaw kilku dodatkowych światłowodów. Tego nie ma. W USA nie ma. Dystrybutor się katnął, coś jest nie tak i w wersji na Kanadę już kilka światłowodów dodano. Więc jednak coś z tym jest nie tak, moim zdaniem. Do tego no, brak innych, nie mogę sobie zmienić przyrządów celowniczych, więc niestety, gdy założę na niego kolimator, w tym momencie nie mogę już użyć przyrządów celowniczych, które są na pistolecie, bo są za nisko, nie mogę ich podwyższyć, bo takich przyrządów celowniczych nie ma. Więc tutaj kolejny błąd moim zdaniem. Jak widzicie, wyraźnie widać, że jest za nisko, że przyrządy są blokowane przez kolimator. Jasne, można w przypadku awarii kolimatora strzelać po lufie, są inne techniki, ale nie każdy tutaj jest liściem, nie każdy się na tym zna i dla przeciętnego Kowalskiego czy Smitha w Ameryce powinny być dostępne podwyższane przyrządy celownicze, jeżeli na pistolecie jest możliwość zakładania jakichś kolimatorów. Tutaj tego nie ma, moim zdaniem błąd. Jeszcze jedna rzecz, bo zapomniałem, muszę to dograć, bo po prostu jest to coś strasznego. Na amerykańskim rynku do tej broni nie ma kabury. No bzdura, jak można wejść na amerykański rynek, wielki, bardzo wymagający, z bronią bez kabury. Powinna być u dystrybutora możliwość kupienia kabury. Widziałem do tej pory dwie na Gunbrokerze, ktoś prywatnie ściągnął z Polski i próbuje je opnąć za $600. No bzdura po prostu. Ja mam możliwości albo dopasować sobie jakąś kaburę, która nie będzie do końca pasowała, na przykład jakiegoś tam Sig Sauera, albo iść do gościa, który wypieka kabury z Kydexu, dać mu broń i w ten sposób sobie załatwić kaburę. Na amerykańskim, bardzo wymagającym rynku powinien być dostęp do fabrycznych kabur Visa. Tego nie ma. Moim zdaniem niedopatrzenie, błąd. Pozostawię to bez komentarza, żeby nikogo nie obrazić. Ale, żeby nie było tak, że tylko na ten pistolet psiocze, moim zdaniem dobre nacięcia z przodu lufy, wygodnie ten pistolet można obsługiwać, wygodnie można zrobić press check, naprawdę jest to wykonane dobrze moim zdaniem i podoba mi się. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, bardzo to fajnie działa. Magazynki w wersji cywilnej mają dłuższe stopki, czyli zamiast 15 mogę załadować 17 naboi. Też moim zdaniem plus. Kolejna sprawa to łatwość obsługi pistoletu. Moim zdaniem wszystkie tutaj te przyciski, wszystkie dźwignie działają bardzo dobrze. Dźwignia zmiany magazynka obustronna, zresztą jak większość dźwigni, działa wyśmienicie, bardzo lekko, jest w odpowiednim miejscu, mnie się obsługuje to bardzo fajnie, jak widzicie magazynek wylatuje bez problemu, nie trzeba szukać rozwiązań jakichś tam tuningowych, żeby to powiększyć, przycisk jest odpowiedniej wielkości, nacięty, jak tu widzicie, bardzo fajnie, więc to działa po prostu świetnie i bardzo mi się to w tym pistolecie podoba, bo przyznam, że na przykład w Glocku zdarza mi się, że magazynek muszę mu pomóc wyjść z gniazda magazynka. Tutaj takiego problemu absolutnie nie ma. Więc plus dla konstruktorów, że no, ten zwalniacz magazynka działa bardzo dobrze. Podobnie jak cała reszta, zobaczcie, bardzo łatwo zwolnienie kurka. Naprawdę to wszystko tutaj działa i jest w miejscach, w których być powinno.
Dźwignia zatrzymania zamka też nie jakoś tam nie sprawia problemów. Po pierwsze, mogę łatwo obsłużyć moim kciukiem. Po drugie, gdy strzelam, jest w miejscu, nie jest tak duża i jest w miejscu takim, w którym nie blokuje jej w żaden sposób. Więc no naprawdę tutaj żadnych zastrzeżeń nie ma. Działa to tak, jak działać powinno. Wykończenie. W moim pistolecie nie mogę się niczego przyczepić. Jest wykonany poprawnie, moim zdaniem. Nie ma żadnych, powiedzmy, niedociągnięć. Wygląda naprawdę, że tutaj w tym miejscu, no, w fabryce przyłożono się. Chociaż wiem, że na amerykańskim rynku pojawiły się pistolety innej odmiany, inaczej wykończane, na których pojawiła się rdza. No, mój tego nie ma. Nie mogę tutaj powiedzieć, że są jakieś problemy, bo ich nie ma. I naprawdę pistolet wygląda całkiem fajnie. Cena. Tutaj ponarzekam, mimo że ją kupiłem. Pistolet w wersji najprostszej, czyli w takiej czarnej, kosztuje w USA $969. Moim zdaniem, jak za taką giwerę, to drogo. Oczywiście tutaj można powiedzieć, że legenda fabryki broni, legenda łucznika, bzdura. Ta legenda w USA trwa wśród kolekcjonerów, wśród ludzi, którzy naprawdę znają się na broni z rynku, powiedzmy, wschodnioeuropejskiego. Dla przeciętnego strzelca amerykańskiego fabryka broni, ta nazwa nic nie mówi. Gdy ja przywożę tą skrzyneczkę na strzelnicę, ludzie się patrzą, co to jest? Nic to nie mówi. To FB, fabryka broni, oni nie wiedzą, co to jest. Nie mają pojęcia. Jak mówię, że to jest WIS. No co to jest WIS? WIS jak WIS, no pistolet jak pistolet, no co, no spoko, postrzelamy, wygląda fajnie, nie, strzelmy z niego. Ale nikt nie ma tutaj, że o legenda WISa, o legenda fabryki broni. Bzdura, takiego czegoś tutaj w USA nie ma, moim zdaniem. Więc no tutaj nie można mówić, że no pistolet o legendarnej jakości, czy z firmy, która robi broń o legendarnej jakości. Takie coś w USA nie istnieje. Sama nazwa pistoletu WIS, WIS 100 M1, moim zdaniem grubo nietrafiona. WIS jest jeden. Jest zupełnie inny. Nie ma nic wspólnego poza miejscem produkcji z WISem 100. I powoływanie się na nazwę tego pistoletu podczas robienia czegoś nowego, no to jest przekłamanie, no bzdura, no. Ja wiem, że oni chcieli nawiązać, że miało być fajnie, ale moim zdaniem, gdyby ktoś nazywał MAG, nie wiem, 100, MAG 2017, 2018, czy jak tam, w którym roku on sobie tam wyszedł, byłoby całkiem fajniej. Chociaż wiem, że nazwa MAG jest, no tam są z nią pewne problemy, więc mogli go nazwać, nie wiem, jakkolwiek inaczej, byleby nie WIS. Więc moim zdaniem, no, ta nazwa nie trafiona. Niestety, powinien się nazywać inaczej, bo tu on z legendą wspólnego, moim zdaniem, absolutnie nic nie ma. Dla mnie nie jest to pistolet na żadne zawody, bo nie jestem zawodnikiem sportowym. Nie jest to pistolet ani służbowy, bo na służbie go nosić nie mogę, bo nie jest na liście dopuszczonych giwer, które mogę używać. Zresztą nawet gdyby był, to bym go nie używał, bo się zacina. A nie mogę, powiedzmy, zaufać takiej giwerze podczas służby. Proste, logiczne. Nie mogę mieć giwery, która się zatnie, która się zacina często, więc no niestety ten WIS odpada. Jest to pistolet po prostu do posiadania. Tak samo jak moja Beretta M9, też jej za bardzo nie lubię, nie strzelam z niej zbyt często, ale jest to broń wojskowa, bardzo klasyczna i po prostu chcę ją mieć w mojej kolekcji i ją mam. Tak samo jest z WIS-em 100. Jest to giwera z Polski, jest to giwera moim zdaniem nie najgorsza. No i chcę ją mieć i mam. Zapłaciłem te prawie 1000 baksów za nią. I nie wiem, nie spędza mi to snu z powiek. Natomiast dla przeciętnego amerykańskiego, powiedzmy, użytkownika, ta giwera powinna kosztować 500 baksów, a nie 1000. Bo za 1000 to kupili ją tylko Polacy z sentymentu, mieszkający w Ameryce i w Kanadzie, oraz kolekcjonerzy i oczywiście spekulanci, którzy natychmiast po tym, jak te giwery zostały wykupione, bo była ich dość ograniczona ilość,
Natychmiast wystawili je na gunbrokerze za 1500-1600 i też się sprzedały tym, którzy nie zdążyli kupić sobie w sklepie. Więc na amerykańskim rynku dla przeciętnego amerykańskiego strzelca ta Gewera jest mocno, mocno za droga moim zdaniem, jak na to, co ona sobą reprezentuje. Więc moim zdaniem nie ma zbyt dużych szans na to, żeby mieć jakieś wielkie komercyjne powodzenie w USA. A szkoda, bo gdyby cena była odpowiednia, to pewnie parę osób by się skusiło. Ale oczywiście fabryka broni musi myśleć o rynku cywilnym pod kątem tuningu tej Givery. Musi być możliwość zmiany spustu, musi być możliwość zmiany przyrządów celowniczych, tak żeby współpracowały z jakimiś tam kolimatorami. No, po prostu wymaga tego współczesny rynek broni palnej. Koniec, kropka, to nie ma co się za bardzo rozwodzić. Jeśli tego nie będzie, to ta Givera w USA szans dużych na powodzenie niestety nie ma. A szkoda. Dobra, tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że pokazał Wam moją szczerą opinię na temat tego pistoletu. Nie jest to pistolet jakiś tam przełomowy, nie jest to pistolet jakiś genialny, nie jest to pistolet, który każdy musi mieć, ale moim zdaniem też nie jest to pistolet jakiś totalny złom. Da się z niego celnie strzelić, trzeba się przyzwyczaić do strasznego spustu i paru innych rzeczy, ale można od czasu do czasu na strzelnicy walnąć z czegoś polskiego. Dlatego właśnie ta Givera jest u mnie jako coś, z czego mogę strzelać na strzelnicy z orzełkiem, jako coś, co może rozpocząć fajną rozmowę z innymi strzelcami na strzelnicy, pokazując im coś nieco innego, coś innego. Więc mam, będzie u mnie na stałe, nie planuję sprzedaży, jest to część mojej takiej małej polskiej kolekcji. I tyle, dobra, koniec filmu, tak jak mówiłem, że się podobał. Dajcie znać w komentarzach, jeśli macie jakieś pytania, uwagi, może coś przekręciłem, może coś powiedziałem źle, może fakty, które tutaj przedstawiłem, nie są faktami, może coś mi się poplątało, więc jak najbardziej czekam na komentarze, dajcie znać. Pistolet będzie w mojej kolekcji, gdy ktoś będzie w mojej okolicy, zapraszam, można z niego sobie pyknąć bez problemu, bo wiele ludzi z Polski już było u mnie na gościnie i strzelali z mojej broni. Z Wisa też, między innymi parę osób już zdążyło strzelić w ciągu tych ostatnich paru miesięcy, więc jest dostępny dla odwiedzających moje okolice. Dobra, tym razem to naprawdę koniec. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie, pozdrawiam, cześć!